Cześć, witajcie na moim YouTubie. W tym odcinku opowiem, jak małe przedsiębiorstwa mogą chronić się przed nieuczciwymi dostawcami. Oszustwa wymierzone w małe firmy przybierają różną formę. Od wątpliwie zamówionych materiałów biurowych po faktury, które nigdy nie zostały wystawione. Oszustwa związane z małymi firmami stają się coraz bardziej wyrafinowane, a oszuści stają na głowie, aby zachwycić nas swoją kreatywnością. Oszuści zdają sobie sprawę, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą małe firmy, są bardzo zajęci lub posiadają małe grono pracowników, którzy mogliby zająć się dokładnie każdym zadaniem w firmie. Oszuści, wykorzystując brak czasu przedsiębiorców, bardzo mocno i dotkliwie uderzają w nich nowymi metodami na oszustwa. Oszuści z łatwością kopiują logo firmy, całe strony internetowe, aby z pozoru wyglądać na jak najbardziej rzetelnych i wiarygodnych. Bardzo często zgłaszają się do mnie firmy, które są poszkodowane, ponieważ ktoś włamał im się na ich skrzynki mailowe lub ich pracowników, wykradł dane klientów, a na faktury rozliczeniowe z Twoimi kontrahentami wpisywane są zupełnie inne konta, na które powinna pójść zapłata za fakturę. Najgorsze jest to, że może ucierpieć reputacja Twojej firmy, ponieważ musisz poinformować wszystkich swoich klientów o tym, że takie dane wyciekły i aby nie przelewali środków na podstawione konto na fakturze. Faktury również mogą być wysyłane nie tylko mailowo, ale również za pośrednictwem innych kanałów do Twojego kontrahenta. Fałszywe rozliczenia. Oszuści bardzo często podszywają się pod Twoich dostawców i proszą o to, abyś opłacił fakturę za przedłużenie domeny, strony internetowe czy katalogi, które zostały do Ciebie wysłane. Pamiętaj, aby skontaktować się z firmą, która wysłała tę fakturę i upewnić się, czy oby na pewno taka zapłata powinna zostać przelana. Drogi przedsiębiorco, nie daj się zwieść oszustom, którzy chcą wyłudzić pieniądze na dodatkowe inwestycje lub na fałszywe franczyzy. Zawsze wszystkie informacje weryfikuj i staraj się być na bieżąco z oszustwami, które są obecnie najbardziej popularne. Oszustwa franczyzowe również często powiązane są z piramidą finansową, dlatego dokładnie sprawdzaj umowę franczyzodawcy i upewnij się, że Twoje środki po przelaniu będą bezpieczne. Teraz kilka moich porad, jak sprawić, by Twoja firma była wolna od oszustw. Wprowadź skuteczne procedury zarządzania, które mogą znacznie przyczynić się do zapobiegania oszustom. Miej jasno określony proces weryfikacji i płatności rachunków i faktur. Rozważ wieloosobowy proces zatwierdzania transakcji powyżej określonego progu. Upewnij się, że Twoi pracownicy są świadomi tego oszustwa i że rozumieją, jak one działają, aby mogli go zidentyfikować, unikać i zgłaszać. Podwójnie sprawdź adresy e-mail. Oszuści mogą utworzyć nowe konto, które jest bardzo zbliżone do prawdziwego. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zwykle możesz dostrzec podróbkę. Jeśli uważasz, że próba jest podejrzana, zadzwoń do firmy, aby zweryfikować autentyczność wiadomości e-mail. Nie dzwoń na żaden numer telefonu podany w e-mailu. Zamiast tego użyj danych kontaktowych, które masz już zapisane w aktach firmy lub które pozyskałeś niezależnie, np. z książki telefonicznej strony internetowej. Nie płać. Nie podawaj ani nie wyjaśnij żadnych informacji o swojej firmie, dopóki nie przyjrzysz się sprawie. Sprawdź swoje systemy informatyczne pod kątem wirusów lub złośliwego oprogramowania. Zawsze aktualizuj zabezpieczenia swojego komputera za pomocą oprogramowania antywirusowego. Zachęcam do tego, abyś podzielił się swoją historią, jeżeli zostałeś oszukany. Możesz to zrobić za pomocą komentarza pod moim filmikiem, bądź skontaktować się ze mną bezpośrednio. Pamiętaj, że możesz dzięki temu ochronić innych przed oszustwami i wyłudzeniami w sieci. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi metodami oszustw i czuj się bezpieczny w internecie.